Cześć! W dzisiejszym odcinku występuje G-klasa. G-klasa jest taką Burj Khalifą wśród aut. Dlaczego? Ponieważ jest to ikona Dubaju. Właścicielem G-klasy jest Sheikh Dubaju i jego syn, który posiada białą G-klasę z numerem 1. Za chwilę zobaczycie proces tankowania paliwa w Emiratach Arabskich. Proces to jedno, a ceny, jakie obowiązują na stacjach paliw za litr benzyny 98, czyli tak zwanej special, to jest inna bajka. Podjeżdżamy właśnie pod dystrybutor. Musimy teraz poczekać na przyjście pana, który tankuje samochody, ponieważ tak tutaj wygląda cały proces. My nie wychodzimy z auta, siedzimy w aucie i czekamy na podejście odpowiedniego personelu. O! Hi, hello. Full, please full, okay? Informujemy tylko, ile paliwa chcielibyśmy zatankować. Pan dokonuje takiej czynności. Płacić możemy kartą lub gotówką. Nie podajemy PIN-u, pan wie wszystko, nieważne jaka jest wartość. Thank you, sir. Thank you. A za zatankowanie G-klasy zapłaciliśmy 141,48, 78,5 litra. Teraz bierzemy się za wymianę klocków hamulcowych, przód i tył. Pokażę w wielkim skrócie, w jaki sposób to się odbywa, jak wygląda to auto, jak jest zbudowane. I również pokażę wspaniały Dubaj. Zakres obowiązków w tej G-klasie jest wymiana klocków przód i tył, z czego chciałbym zrobić taki tutorial. Dodatkową ciekawostką jest to, że wszystkie G-klasy w Emiratach Arabskich posiadają dystanse. Dystanse zakładane są dlatego, aby poszerzyć delikatnie auto, żeby wyglądało bardziej groźnie. W tym przypadku założone są dystanse firmy HIR o grubości 40 mm. Przystępujemy do wymiany klocków. Nie wiem, na czym polega fenomen G-klasy, ponieważ G-klasa z tych lat produkcji jest to produkcja austriacka na podwoziu Steyr Buch. Jest to konstrukcja na ramię na sztywnych mostach. Sztywny most, amortyzator, nie ma tutaj wahaczy. Jest to konstrukcja ramowa na drążku Pankharda. Samochód prowadzi się fatalnie. W zakrętach nie ma totalnie prowadzenia. Jednak dzięki temu, że właścicielem takiej G-klasy jest Sheikh, ta G-klasa zyskała taką popularność na drogach Emiratów Arabskich, że jest to tak częsty widok jak McDonald's w Polsce. Zaczniemy od osi tylnej, ponieważ jest trudniejsza. Z przodu wymiana jest bardzo szybka. W celu wymiany tylnych klocków hamulcowych musimy zdjąć takie zawleczki z prowadnic. Następnie mamy dostęp do dwóch śrub na Imbus 7. Zdejmujemy tą blaszkę i wychodzą nam klocki. Obserwujcie. Ktoś tam już był do diaska. Ale nie takie rzeczy się odkręcały. Najistotniejszą kwestią jest wcisnąć tłoczek, aby potem z nim nie walczyć. Okej. Ściągamy blaszkę. I tak oto zacisk hamulcowy został wyjęty. Następnie musimy odkręcić czujnik
zużycia klocków hamulcowych i mamy wszystko na wierzchu. Tak wyglądają zużyte klocki hamulcowe. Tak wygląda czujnik. Bardzo ważną kwestią jest również wyczyszczenie zacisków hamulcowych, aby nie piszczały przy hamowaniu. A tak wyglądają nowe klocki. Zakładam teraz klocki. Klocek z metalem wchodzi idealnie w tłoczek. Zakładam. I następnie przykładam prowadnicę, aby je skręcić z powrotem. Następnie musimy założyć tą blaszkę, ponieważ ta blaszka niweluje wszelkie wibracje i dźwięki zacisku hamulcowego. Tak wygląda złożony poprawnie zacisk hamulcowy. Do poprawnego wykonania usługi należy jeszcze zmierzyć grubość tarcz hamulcowych, ponieważ każda tarcza hamulcowa ma opisany minimalny wymiar. Ta tarcza hamulcowa ma wystarczający wymiar, aby zjeść jeszcze jedne klocki. Tak samo i przednie, ponieważ mierzyłem je wcześniej przy zamówieniu towaru. A teraz przystępuję do wymiany od strony pasażera. Strona pasażera nie ma czujnika klocków hamulcowych. Postępujemy identycznie. Ściągamy dwie zawleczki od prowadnic, imbus 7. Odsuwamy klocek, zdejmujemy blaszkę, zdejmujemy zacisk. Tyle. Proces zdjęcia zacisku hamulcowego z przodu wygląda następująco. Pierwszym etapem jest rozpięcie kostki czujnika. Następnie musimy wybić oba piny trzymające blaszkę. Ściągamy blaszkę, odciągamy klocki hamulcowe. Należy pamiętać, że to są sześciotłoczkowe zaciski, czyli oba klocki musimy odciągać równocześnie. Gdy odciągniemy, bierzemy imbus 10, odkręcamy dwie śruby trzymające zacisk, ściągamy zacisk, czyścimy wszystko i składamy w odwrotnej kolejności. Teraz odciągamy klocki. Teraz przystępujemy do odkręcenia całego zacisku, który jest na imbus 10. Tutaj chciałbym pokazać różnicę między nowym a starym klockiem. Nie muszę chyba dodawać, że w lewej ręce jest stary klocek. Każda tarcza hamulcowa ma napisane minimum thickness. W tym przypadku są to 34 mm. Tarcza ma aktualnie 35,8, czyli jedne klocki spokojnie jeszcze zjeździ. Przystępujemy do wyczyszczenia brake cleanerem i zaokładamy klocki. Niebieska folika jest po to, aby ją zdjąć. Pod nią znajduje się klej, który pomaga nam, aby przytwierdzić klocek do tłoczków, aby się nie poruszały podczas zakładania. Proces wymiany klocków hamulcowych został zakończony. Następnie zakładam koła, przepompowuję hamulec i w drogę. Z ciekawostek powiem, że ta G-klasa miała jeździć jako berlińska taksówka. Spójrzcie na ten kolor.
po prostu niemiecki taksówkarz nie miał tyle pieniędzy, żeby to kupić. Albo może pierwszym właścicielem był emerytowany taksówkarz z Berlina, dlatego takim autem sobie śmiga. Do G-Wagona, czyli tak zwanego kiosku na kółkach, i ruszamy do domu, ponieważ o godzinie 8 następuje zakaz poruszania się po ulicach. Lecimy do domu.